Chcecie poczuć się jak prezydent, ale nie stać was na BMW serii 7 czy Audi A8? Mam dla was rozwiązanie, bo oto przy mnie stoi limuzyna prezydenta Francji, DS7 Crossback. Samochód o wiele tańszy i bardziej awangardowy od tych, które wcześniej wymieniłem. Zapraszam na test. Szybka informacja na temat tego, czym jest w ogóle ten DS. To marka powstała w 2014 roku i oferująca samochody segmentu premium, bezpośrednio spokrewniona z Citroenem. DS7 to pierwszy SUV, jaki oferują Francuzi. Pytaniem więc jest, czy DS to tak naprawdę lepiej wykonany Citroen, czy zupełnie nowa jakość. Już na pierwszy rzut oka skok jakościowy jest wyraźnie widoczny. Samochód jest pełen interesujących detali, jak na przykład światła LED czy tylne reflektory, a to dopiero początek, bo najciekawiej robi się we wnętrzu. DS w żadnym celu nie przypomina Citroena. Ma oryginalną stylistykę. Na każdym kroku twórcy samochodu starają się przypomnieć nam, z jaką nową marką mamy do czynienia. Oznaczenia mamy na masce, grillu, na felgach, z tyłu oraz na przedłużeniach lamp tylnych. DS7 jest oryginalny, ale co warto zaznaczyć, nie jest odkrywczy, bowiem wiele elementów jest znanych z innych marek. Dynamiczne kierunkowskazy dawno wymyśliło już Audi, tańczące światła choćby Lexus. Testowany model ma jednak swoją stylistyczną myśl przewodnią, którą są rąby. Znajdziemy je wszędzie, od atrapy chłodnicy przez przednie światła do tylnych, a to początek, bo najwięcej jest ich w środku. DS7 jest zbliżony rozmiarem do choćby Mazdy CX-5. Ma nieco ponad 4,5 metra długości i trzeba przyznać, że powstało przez to w środku przestrzeń całkiem nieźle zagospodarowano. Zapraszam. Będąc wspomnianym na początku prezydentem, na przestrzeń z tyłu zdecydowanie nie powinniśmy narzekać. Miejsca nad głową, jak i na nogi jest naprawdę sporo, nawet dla rosłych pasażerów. Niestety nie ma go na stopy, powiedziałbym wręcz, że jest go skandalicznie mało. Warto w tym miejscu jednak zaznaczyć, że poza tym mamy regulowane pochylenie oparcia kanapy, nawiewy klimatyzacji, dwa gniazda USB i podłokietnik. Jest więc całkiem nieźle. Minusem jest jednak umieszczenie zaraz obok siebie przełączników do regulacji oparcia oraz szyb. Jadąc z tyłu, nieraz zamiast otworzyć szybę, pochylałem oparcie kanapy. Przednie fotele są bardzo wygodne, nie powodują żadnego zmęczenia podczas podróży, jednak trzeba powiedzieć sobie szczerze, ich trzymanie boczne jest na niskim poziomie. Są za to ogrzewane i wentylowane. Cały przód kabiny pasażerskiej, trzeba przyznać, że został zaprojektowany w bardzo ciekawy sposób. Jak na auto francuskie, jest całkiem ergonomiczny, jednak ergonomia w wielu miejscach przegrywa niestety z designem. I tak na przykład. Zegary przysłania nam dziwaczne przetłoczenie, regulacja lusterek jest całkowicie ukryta i jej nie widać. Regulacja szyb jest nieintuicyjnie na środku deski rozdzielczej, no i regulacja trybów jazdy, która z jakiegoś powodu znalazła się po stronie pasażera. Jest tu jednak pewna wada. Kiedy wyłączymy silnik i otworzymy drzwi, fotel kierowcy odsuwa się do tyłu. Kiedy wsiądziemy i zechcemy odpalić samochód, może się okazać, że będzie nam do tego brakowało ręki, bowiem przycisk do odpalenia samochodu znajduje się na środku deski rozdzielczej. Tutaj parę słów o projekcie wnętrza. Rąby są tutaj wszędzie, nawet na pokrętłach do obsługi nawiewów, pokrętłach na kierownicy i przyciskach do obsługi szyb. Kierownica ma bardzo awangardowy kształt, konsola centralna przypomina mi trochę projekty Audi i Porsche. Są tutaj duże schowki, uchwyty na napoje, ekran jest duży i ma niezłą jakość obrazu. Chociaż obsługa systemu multimedialnego nie jest przy pierwszym kontakcie najprostsza, to do wszystkich najważniejszych funkcji można dotrzeć za pomocą dotykowego panelu pod ekranem. Uwaga jednak do kamer, z których obraz jest wyświetlany w naprawdę bardzo słabej jakości. DS postawił na bezpieczeństwo i kierowca jest otoczony systemami, które wspomagają go w czasie jazdy. Na przykład informowanie o obiektach znajdujących się w martwym polu, asystent zachowania na pasie ruchu, asystent parkowania, system, który wykrywa przeszkody znajdujące się przed nami i noktowizor.
System wykorzystuje przednią kamerę, by po zmroku zarysować nam obraz tego, co dzieje się przed autem. Sprawnie wykrywa pieszych i może być pomocny w czasie jazdy kompletnie ciemną drogą w nocy. Ok, odpalamy, wrzucamy bieg. No właśnie, z tym wrzucaniem biegu nie jest typowo, ponieważ skrzynia działa troszkę inaczej niż w innych autach, a dokładnie sam drążek, który nie przemieszcza się w jednym i w drugim kierunku, a jedynie przechyla i wygląda jak taki duży zszywacz. Jego obsługa nie jest do końca intuicyjna, ale nauczycie się tego. Jedziemy. Jak jeździ DS7? Samochód jest niesamowicie komfortowy, zdaje się dosłownie latać nad nierównościami i to pomimo 20-calowych felg. Jest to zasługa systemu, który monitoruje drogę i nawierzchnię, jaka jest przed nami i przygotowuje zawieszenie do tego, żeby pracowało w odpowiedni sposób w odpowiednim momencie. Fantastyczna sprawa. Samochód prowadzi się poprawnie, jest przewidywalny, można powiedzieć, że daje taką pewność prowadzenia. O dziwo, nie wychyla się też zbytnio na zakrętach, pomimo bardzo komfortowego zawieszenia. Układ kierowniczy działa bardzo lekko, kierownica chodzi leciutko i niestety nie daje on większego odczucia co do tego, co dzieje się z kołami samochodu. Ale mówiąc szczerze, mam wrażenie, że jest to celowe działanie konstruktorów tego samochodu, bowiem chcieli chyba oni odizolować nas całkowicie od tego, co dzieje się na zewnątrz. Jeżeli takie było zamierzenie, udało im się to w 100%. Nie jesteśmy jednak izolowani od pracy jednostki napędowej. Dwulitrowy diesel i jego klekot to tak naprawdę jedyne odgłosy, które docierają do nas z zewnątrz. Poza tym DS7 Crossback jest naprawdę fantastycznie wyciszonym samochodem. 2.0 HDI o mocy 180 koni mechanicznych daje radę z autem. Mocy w prędkościach do około 100 km na godzinę w zasadzie nie brakuje i wyprzedzanie nie stanowi problemu. Spalanie oceniam jako bardzo sensowne, na autostradzie wynosi około 7 litrów, na krajówce można zejść nawet do poziomu poniżej 6, w mieście będzie to już ponad 8. Silnik bardzo fajnie współpracuje z automatyczną 8-biegową skrzynią biegów. Działa ona płynnie, nie szarpie i reakcja na kickdown nie jest może najlepsza, ale naprawdę można to przeżyć. Co bardzo mnie cieszy, pomimo tak dużej ilości przełożeń, nie ma ona tendencji do wrzucania wysokiego biegu przy niskiej prędkości, dzięki czemu, kiedy chcemy po prostu przyspieszyć, wciskamy gaz i samochód w miarę szybko przyspiesza. Kiedy słuchacie tego, co mówią, możecie odnosić wrażenie, że jazda DS-em mi się nie podoba. Nic bardziej mylnego. Samochód jest niesamowicie komfortowy i nie powoduje zmęczenia u kierowcy. Idealny na podróż, niezły i bardzo zwrotny w mieście. DS7 Crossback w takiej wersji, jaką widzicie, z silnikiem diesla pod maską wyposażony w praktycznie wszystkie systemy, to nie jest tanie auto. Kosztuje ponad 220 tysięcy złotych. Jednak powiedzmy sobie szczerze, za tą cenę dostajemy duże, modne i naprawdę komfortowe auto, które można zaliczyć do segmentu premium. Czy sam wybrałbym DS-a? Jeżeli poszukiwałbym SUV-a, byłaby to propozycja, której naprawdę poważnie bym się przyglądał. DS stworzył dobre auto, wyróżniające się na tle szerokiej konkurencji. To bardzo dobry prognostyk na przyszłość. DS7 jest bowiem w świecie bardzo podobnych do siebie SUV-ów swojego rodzaju nowością. Przyciąga stylem, robi wrażenie komfortem podróży. Czy to samochód segmentu premium? Wyposażenie i jego wykonanie wskazują na to, że tak. Jednak należy pamiętać, że miano premium często trzeba sobie wypracować. Inna rzecz jest pewna. DS to nie Citroen. To coś więcej. Jeśli spodobał Ci się ten materiał, daj łapkę w górę oraz zasubskrybuj nasz kanał. W wolnej chwili zajrzyj także na naszego Facebooka oraz stronę. Natomiast potem pozostaje Ci tylko obejrzenie wszystkich naszych testów. Miłego seansu!